Pewien słynny podróżnik powiedział, że niezwykłość tkwi w czynach, nie w osobowości. W końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. W pierwszych momentach, kiedy życie przemyka nam przed oczami, odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę, by iść dalej. By nie poddawać się. Będzie bolało. Nie.
Co to za miejsce? O, pochodnia. Co się z tobą stało? Maszyneria.
zdrado! Gdzie oni są? Pewnie poszli w głąb lądu. Dobra. Powoli. Rzeczy same. Sam! Musieli tędy przechodzić. Sam? Rod? Czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich znaleźć. Dobrze. Nie.
Proszę, odpowiedzcie, proszę. Oto i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej chimiko mitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają i czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Roth ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się napić. No dobrze, dobrze. I sam dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie? Jak możesz sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina Sam nas finansuje. Ja też włożyłem w to swoje oszczędności. Wszyscy mamy w tym jakiś udział. Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman. Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód. Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie. Książki nie zgadzają się z tą teorią. Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai. Rozmawiałam już o tym z Rotem. Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia. To ja tu jestem głównym archeologiem. A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Mam 30 lat doświadczenia i 2 doktoraty. Jeden z historii wschodniej Azji. Niech pan się zajmie swoją łódką, panie Green. Okrętem. To jest okręt, pani Whitman. Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć. Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta. Dokładnie tam, gdzie powinniśmy. Laro, moja ptaszyno. Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej Himiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Yamatai leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne Smoczego Trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że poważnie... Dosyć! Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do Smoczego Trójkąta. Po co ja tu jestem? Siedzieć. Muszę znaleźć coś do jedzenia. O Boże. Co tu się dzieje? A, zaraz. Mogę użyć tego łuku.
Zobaczmy, czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył cię Rod. Nawet najlepsza forma i technika nic ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej broni jest koncentracja. Umieram z głodu. Muszę znaleźć coś do jedzenia. Wybacz. Dobra, z powrotem do obozu. Posłuchaj, Laro. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci, gdzie jesteś. Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia, zawsze odnajdziesz drogę do domu. Konrad Rod, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Rod? Lara? Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Laro? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I nie wyłączaj radia. Okej. Muzyka? Da się tędy przejść. Cholera.
za symbole? O, co ja wyprawiam? Nie mogę tego zrobić. O Boże, przecież to szaleństwo. Ta tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski, pochodził ze szlachetnego rodu. O nie. Słyszałaś? Słyszałam. Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro, udało ci się. Sam. Ale... Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. A tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać tę historię. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała wszystkim na upadku jego promieni. Ah!
Dobrze cię widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty zaczekaj tutaj. A ja sprawdzę drogę. Okej. Nie tak źle. Mi się to nie podoba. Idź pod górę i wypatruj dużej bramy. Widziałam już coś takiego. Tak? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowy z piarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Razem! Szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Potrzebuję tylko trochę więcej. Amaterasu? Możliwe. Sio! Trzeba.
przydałoby się więcej. Jeszcze troszeczkę. Teraz mogę naprawić czekam. Czego zacząć? Okej. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance. Statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie, na wschód od Japonii. Udało się, Laro? Spróbujemy? Do dzieła, doktorze. Na twój znak! Być słoneczna królowa. Chemiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chemiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Niesamowite. To jest Chemiko. Ale spójrz. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laru. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Ma pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Nie. Pójdziemy. Nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do twojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym! Nie! Nie! Proszę! Proszę! Nie! Zostaw! Nie walcz z nimi, Laro! Rób co każą! Daj mnie pistolet! Idzie! Poszła! Kim wy jesteście? Czego cicho! Lara, chcę posłuchać, maci! Nie róbcie im krzywdy, proszę! Ja сказал, a ty ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Puszczaj ją! Puszczaj ją! Lara, uciekaj! Nie! Окружите! Окружите! Только попробуй, рыбка! Мочите их! Hej, przyprowadź się! Zrobi się! Niech to szlak trafi. Hej, przyprowadź się! Zrobi się! Jeśli jedzie nie zakadzia siedzieć cicho, wali się!
Macie coś? Nie mogę jej znaleźć! Uciekła! Szukaj dalej! Tam! Boże! Hej! Jeden złapał się w siła! Mam ją! Niech to szlak trafi! Думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех... Она тоже была праведной стервой. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех предам. Она тоже была порадочной стервой. Ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех предам. Она тоже была порадочной стервой. Thank you.
Szukam następnego! Zeszła ta! Jeszcze jest! Nie wiem! Nowego. Co teraz? Znowu jakiś tankowiec? Nie, wygląda na... Co do diabła? Chodźcie tutaj! Strzela do nas! Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Zabić ją! Jesteś tam? Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. To na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rod, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. Thank you.
koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić. Ale w tym miejscu nie ma przebudzenia. Co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie rzeczy. Nie. Nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże. Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Nie wiem, co się tutaj do cholery dzieje, ale najważniejsze jest, by Rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich.